Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w 25. odcinku podcastu Łódzkie Historie. I po raz pierwszy w tym roku mówią Wam dzień dobry pracownicy Centrum Dialogu. Adam Ścierek, Michał Adamiak i Justyna Tomaszewska. O czym dzisiaj? Dzisiaj bardzo ważny dzień tak naprawdę, ponieważ jest prawosławny Nowy Rok. I trochę nawiązując do tego tematu, chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o Łodzi Rosyjskiej, bo to jest też, myślę, że się może nawet pokłócimy oryginalnie o to, czy ta kultura rosyjska powinna wchodzić w poczet czterech łódzkich kultur, czy może to na wyrost. A to jest spór czy ja wśród mogę prywatę historyków. zrobić, czy nie mogę już to? No przepraszam, prywatę? Za słowo, tak. Moja rodzina jest w części prawosławna, oni obchodzą dzisiaj ten Nowy Rok, więc chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, żeby ten 2021 był oczywiście chociaż minimalnie lepszy od 2020. Nie wydaje się to trudne, ale może lepiej, żeby był po prostu lepszy, więc tam wszystkich swoich wujków i ciocie z dalekiego Podlasia tam w ogóle pozdrawiam i ślę cywilizacyjne całuski. To my się dołączamy i życzymy też wszystkiego najlepszego wyznawcom prawosławia z Łodzi i wszystkim, którzy nas słuchają i dzisiaj świętują, w szczególności rodzinie Michała. Tak, myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać o Łodzi rosyjskiej, o tych korzeniach rosyjskiej Łodzi, ale także o śladach, które pozostały, bo myślę, Łódź rosyjska to niestety bardziej jest przeszłość niż teraźniejszość. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie chcę już na samym początku się kłócić, ale takie odnoszę wrażenie. Ale mimo wszystko ten obecność kultury rosyjskiej jest w Łodzi bardzo widoczna, mimo niewielkiej, w zasadzie niewielkiego procentowego udziału. Wydaje mi się, że chyba z jednej strony warto jest powiedzieć o zabytkach, ale z drugiej strony także o ludziach, którzy tworzyli tą kulturę, Rosjanach z Łodzi, czy Łodzianach rosyjskiego pochodzenia, którzy też na stałe zapisali się w historii nie tylko naszego miasta, ale całej Polski. Znaczy ja to w ogóle myślę, że mówienie o historii Rosjan w Łodzi, czy w ogóle na ziemiach Polski, to jest taki świetny przykład na to, jak taka edukacja szkolna, czy podejście takie do historii, jak mamy w szkołach historię państw i myśli politycznej w zasadzie wojen, różny jest od tej historii ludzi, którzy są, tak? No bo my zaraz tutaj będziemy udowadniać, czy generalnie mówi się, że Rosjanie to raczej kiepsko żyją z Polakami, to kwestia oczywiście trudna do obronienia, że było inaczej, bo te dwa państwa się nie znosiły, no ale zaraz będziemy udowadniać, że też część z tych Rosjan czuła się związana z Łodzią i jakby ciężko powiedzieć, może się polonizowała, tak, ale jednak częścią naszego miasta chciała być. I to było strasznie trudne, bo atmosfera była dość napięta, nie tylko w Łodzi, ale w ogóle przecież w tej części Europy. Zapadła cisza, więc ja tak czuję się, niezręczna cisza, więc ja czuję się w obowiązku trochę kilka danych. Szacuje się, że stan liczbowy, znaczy udział Rosjan w społeczności Łodzi to było około 1%, przy czym też można już nie liczyć, bo można też wliczać garnizon wojskowy, który w Łodzi stacjonował, albo liczyć tylko tych Rosjan, którzy przyjechali też często nie z własnej inicjatywy, tylko byli wysłani tutaj do pracy. Więc tak czy inaczej było to kilka tysięcy osób, więc bardzo nikły odsetek mieszkańców naszego miasta i też bardzo konkretnie wyprofilowany zawodowo, bym powiedział, bo to właśnie byli albo żołnierze, albo urzędnicy, nauczyciele. Oczywiście ten odsetek zwiększał się wraz z wzmożoną polityką rusyfikacyjną, ale takich ludzi, którzy, nie wiem, jak Niemcy przyjeżdżali, żeby otwierać własne biznesy i tutaj zarabiać pieniądze, było relatywnie mało i był to jakieś takie wyjątki potwierdzające regułę, moim zdaniem. Ale mówiłeś, że powiesz trochę o datach, a zabrakło mi tej daty, bo chyba warto jest też powiedzieć, kiedy się Rosjanie w Łodzi pojawili, bo to porównując właśnie chociażby z łódzkimi Niemcami czy z Żydami, którzy do Łodzi przyjeżdżali, można powiedzieć o Rosjanach, że byli tą ludnością, która pojawiła się w pewnym momencie w Łodzi dosyć nagle ze względu na zmianę sytuacji politycznej. Mówię tutaj o roku 1815, czyli momencie, kiedy Łódź znalazła się pod zaborem rosyjskim i wchodziła w część Królestwa Polskiego. I później stopniowo wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną, czyli reformą administracyjną z lat 60., wcześniej jeszcze tym procesem rusyfikacji, ściągania tutaj jako represji za powstanie styczniowe jednostek wojskowych, później reformą sądownictwa, tych Rosjan powolutku przybywało, ale to było takie tylko absolutne minimum, czyli
żołnierze potrzebni do zapewnienia tutaj spokoju i porządku, przepraszam, że być może to źle brzmi, no i urzędnicy, którzy mieli zapewnić tutaj obsługę administracyjną tego obszaru, nauczyciele, którzy uczyli w państwowych szkołach rosyjskich, uczyli zgodnie z jakby nakazami tutaj władz carskich, żeby przypadkiem nie pojawiło się jakieś nauczanie niezgodne z polityką caratu. No i też pamiętajmy, że ci żołnierze rosyjscy, to oni często byli, tutaj garnizon był zwiększany, czy przybywały nowe posiłki na życzenie fabrykantów łódzkich, tak, którzy obawiali się czy to strajków robotniczych, czy tego, że będą jakieś rozruchy, czy w ogóle jakieś problemy, a chcieli mieć święty spokój, żeby no, trochę zarabiać pieniędzy. Jednak. Właśnie, fabrykantów, których tak dzisiaj chwalimy, stawiamy im pomniki, nazywamy ulice. Nie zapominajmy, że to też była chyba dosyć ważny taki czynnik, no niestety rusyfikacyjny. Chyba mówiliśmy w przypadku podczas jednego z odcinków, tak, o Kindermanie i o innych, o Bidermanie, który też pisał do władz, żeby zapewnić spokój i porządek przy protestujących robotnikach, żeby ich przegonić po prostu i zmusić do pracy. Tak, tutaj się zgadzam. Też ale warto może wspomnieć, że wśród fabrykantów tak naprawdę nie było Rosjan. To są pojedyncze nazwiska, które możemy wymieniać jak bracia Stolarów, ale generalnie rzeczywiście oni nie zajmowali się produkcją czy prowadzeniem fabryki. Raczej to, co mówiliście, wojsko, edukacja, urzędy. Bardzo wiele kamienic w Łodzi, do dzisiaj dokumenty w Archiwum Państwowym w Łodzi, to może Adam powie coś więcej, bo chyba najlepiej zna tą instytucję, są pisane cyrylicą, czyli tym alfabetem rosyjskim. Prawda? Tak, no ale to wynikało jakby ze zmiany sytuacji politycznej, z rusyfikacji właśnie tych represji najpierw po powstaniu listopadowym, później po powstaniu styczniowym, gdzie wprowadzono język rosyjski jako ten język dokumentacji urzędowej. I to też właśnie w aktach urodzenia jest bardzo widoczne, chociażby jeżeli ktoś prowadzi badania genealogiczne, to te dokumenty są spisywane w języku rosyjskim, czy akta, które badałem i na którymi też trochę czasu straciłem, gminy żydowskiej łódzkiej, tak? To też są akta właśnie spisywane w języku rosyjskim. Te słynne projekty, chociażby wizualizacje, ilustracje projektów łódzkiej synagogi przy Wolborskiej, czy różnych innych instytucji, budynków z przełomu wieków, też są właśnie pisane w języku rosyjskim. I to też jest takie wyzwanie dla badaczy naszej historii, historii naszego miasta, że badając Łódź, musimy znać dość dobrze nie tylko język polski, ale także język rosyjski, język niemiecki, więc to jest też ta trójjęzyczność, która cały czas gdzieś jako echo wraca do nas, badających historię naszego miasta. Na Bałutach, chyba na ulicy Rybnej, jest kamienica pod samowarem, dobrze powiedziałem? Tak, kolektyw Żydów deportowanych do getta. Tak, dokładnie tak. Niedaleko właśnie takiego kamienia upamiętniającego ten stary cmentarz żydowski i ten samowar właśnie wisi tam dlatego, że właściciele chcieli podkreślić to, że dokumenty i wszystkie papiery związane z kamienicą były właśnie w języku rosyjskim, więc mamy też takie fajne w różnych, bardzo nietypowych miejscach pamiątki związane z tymi Rosjanami w Łodzi. Ale do tego pewnie dojdziemy, bo te daty, Misiu. Bo... Ale kusi mnie zapytać, co by było, gdyby dokumenty były w języku francuskim? Co by tam wisiało? Bagietka. Czy butelka dobrego wina? Daty, tak? Znaczy daty, no to daty powstań, 1830, wtedy na pewno Rosjan pojawiło się więcej, potem te lata 60. No i z takich, bo ja też w sumie nie wiem, bo Adam wyjątkowo w tym tygodniu, w tym nowym roku 2021 jest jakiś rozbity i nie ustalił planu tego podcastu, więc my tak trochę na żywioł lecimy, więc nie wiem, czy najpierw chcemy się pokłócić o tą społeczność rosyjską, a potem trochę o zabytkach, czy chcemy teraz zrobić taką przerwę i trochę o budowlach związanych ze społecznością rosyjską, bo mnie bardzo koryci, to mnie bardzo ciekawi, czy wy myślicie, że faktycznie ta Łódź rosyjska skończyła się w 1914 roku, czy... To jest dobre pytanie. Znaczy myślę, że musimy wrócić do Stolarowów, to jest chyba, bo są wyjątkową rodziną i myślę, że warto jeszcze o nich parę słów powiedzieć, ale spokojnie po Stolarowach możemy przejść do zabytków, bo to jest chyba no to dziedzictwo Łodzi rosyjskiej, czy historii Rosjan w Łodzi jest najbardziej zauważalne i myślę też najbardziej namacalne dla naszych słuchaczy, którzy mogą się wybrać, nie bacząc na pandemię, bo to jest na zewnątrz, założyć tylko maseczkę i ciepło się ubrać, żeby nie przemarzły uszy i po prostu
Tak, po prostu powiedzieć później o tych zabytkach, ale tylko myślę, że Stolarowowie to jest chyba jeszcze ten pierwszy Jako symbol, tak? temat. Jako symbol, tak, bo ja tak przepraszam, bo się też zawieszam i tak sobie myślę o tym, że myśląc o innych fabrykantach rosyjskich, to nie wiem, Justyna, jako prowadzasz grupy, czy to ja w zasadzie tylko o Stolarowach mówię Ja na też, przykład. ja chyba też o Stolarowach. Mówię oczywiście o, jeżeli chodzi o tę muć rosyjską, to jest jeszcze przynajmniej jedno nazwisko, o którym mówię, ale to później pewnie będziemy mówili o tym. Natomiast jeżeli chodzi o łódź fabryczną, to zdecydowanie to są bracia Stolarow, o których też zresztą już mówiliśmy, ponieważ ich fabryka znajdowała się przy ulicy Żgowskiej, czyli na granicy górnej, tak? To jak cofniecie się Państwo do naszego podcastu właśnie bardzo ciekawego o tej dzielnicy w Łodzi, to tam już wspominamy o Stolarowach, więc to nie jest ich debiut w naszym podcaście. Tak, zresztą ja pamiętam, że Michał też w odcinku o sporcie mówiliśmy o tenisowych sukcesach tak. Maksymiliana ogóle, Stolarowa. Tak, ale to czyli próbujemy jakby tak szybko podsumować tą rodzinę Stolarowów? Tak, czy... podsumujmy szybko. Michał. No cóż, no to pan Stolarow senior przyjeżdża do Łodzi, gdzie wykupuje jedną z fabryk produkujących, jak większość fabryk w Łodzi, tkaniny. Tutaj dorabia się całkiem niezłej fortuny, licznej rodziny, która w Łodzi oczywiście mieszka. Jego sukcesy gospodarcze przerywa I wojna światowa. Rosjanie wtedy, większość Rosjan uciekają z Łodzi po bitwie łódzkiej przegranej przez wojska carskie. Oni uciekają na wschód. Tam okazuje się, że poza I wojną światową mamy też rewolucję bolszewicką, a rodzina Stolarowów jako fabrykancka była postrzegana jako ta rodzina wyzyskująca robotników. W związku z tym synowie już seniora rodu decydują się wrócić do Polski, wracają w latach 20., na początku lat 20. No i tutaj jakby próbują odzyskać fabrykę swojego ojca. No ale też starają się ułożyć sobie życie na nowo. To też jest bardzo ciekawy przykład, jak historie pierwszej połowy XX wieku, historie rodzin są skomplikowane, bo oni uciekali w zasadzie z jednego kraju do drugiego. Rewolucja bolszewicka ich wyrzuciła z tego, wydawałoby się, tak, z ich ojczyzny, no i znaleźli ją na nowo w Polsce, gdzie zresztą jeden z nich później był słynnym tenisistą i reprezentował Polskę na międzynarodowych zawodach. To był pan Max Stolarow, a Maksymilian, drugi tak. Maksymilian, tak, a drugi został lotnikiem w wojsku polskim na zachodzie już w czasie II wojny światowej, więc jakby na tyle się identyfikował z państwem polskim, że zdecydował się walczyć w jego armii i walczyć o wolną Polskę, walczyć z nazistami, więc to takie pokazujące właśnie, że to jest ten przykład na to, że być może historia Rosjan w Łodzi nie kończy się w 1914 roku, tak? Czy to właśnie tego, że to, że Rosja była państwem zaborczym i okupowała część ziem polskich, nie znaczy, że wszyscy Rosjanie oczywiście byli źli i byli tutaj tylko po to, żeby męczyć, jak w syzyfowych pracach, tak? Biednych uczniów i ich wykorzystywać. W błysku z pokładu Idy chyba. Tak, to też. Ale to ja tak bym skrócił historię rodziny Stolarów, bo faktycznie o nich już mówiliśmy, więc też być może... Ja tylko dodam może jedną rzecz, właśnie, jakbyś ale jakąś datę dodał. Nie, daty nie, po prostu, bo to jest dla mnie ciekawe, że Maksymilian Stolarów miał szansę być Igą Świątek tamtych czasów, bo w 1946 roku pojawił się na liście uczestników Wimbledonu, ale niestety nie startował. Ja wiem, że... Wimbledon to może, chociaż w tamtych czasach to absolutnie, no, ale też mówiliśmy o szachistach znanych łódzkich, to czemu nie o tenisistach? To, co chyba jest jeszcze ciekawe, to to, że te pozostałości fabryki Stolarowów na rogu ulicy Żgowskiej i Dąbrowskiego do dzisiaj są, aczkolwiek już mocno ta fabryka została, nie chcę powiedzieć zrewitalizowana, bo to nie jest rewitalizacja. To nie jest dobre słowo chyba. Jest raczej zdestruktowana. Zmieniona kompletnie w zasadzie. Tak, zostały tylko gołe mury, tak, i jedna z dużych łódzkich firm tam działa.
No mam nadzieję, że nic więcej już nie ubędzie z tej starej tkanki. No, tam dużo zostało niestety. Nawet w ubiegłym roku były jakieś wyburzenia tam z tyłu, więc... Skoro To Michał miał jest... prywatę, to ja też powiem prywatę. Ja w budynku fabryki stolarowa świętowałem swoją studniówkę. No proszę. Piękne wspomnienie. Ja się tak zczuliłem trochę nawet. Ci Stolarowowie i ta historia tej rodziny. Też oczywiście Stolarow nie był jedynym żołnierzem rosyjskiego pochodzenia, który walczył w Armii Polskiej, bo na cmentarzu przy Ogrodowej, tej części prawosławnej, są nawet nagrobki. To też jest ciekawy nagrobek i ciekawa historia. Jest nagrobek takiego młodego chłopaka, który w rocznicę zwycięstwa bitwy nad Wisłą był w Armii Polskiej i był w marynarce wojennej. No i takie były pokazy lotnicze, że zrzucano bomby i jeden pan lotnik nie był najlepszym lotnikiem i zrzucił na widzów właśnie. I tak zabił tego biednego młodego żołnierza i wiemy, że chociaż tych Rosjan w Armii Polskiej było dwóch, jak nie więcej. Więc ja powtórzę to pytanie, czy waszym zdaniem historia Łodzi Rosyjskiej kończy się w 1914-15 roku? Czy możemy nie. Tak mówić? Nie. Myślę, że nie, bo potem jeszcze jest duża część związana z łodzią artystyczną, czyli Katarzyna Kopro i cmentarz przy ulicy Smutnej na Dołach, który jest też cmentarzem prawosławnym, gdzie pochówki nadal są, więc myślę, że na pewno po tym czasie jest to już dużo mniejsze i o dużo mniejszym znaczeniu, natomiast ja bym nie rzucała takich wielkich słów. A ja wręcz przeciwnie. Moim zdaniem kultura rosyjska w zasadzie w żadnym momencie jakoś wyraźnie w Łodzi się nie zaznaczyła. Oczywiście. Ale są... uważasz, że ten Łódź czterech kultur i wymienianie Rosjan na końcu jest słuszne, czy nie? Znaczy, moim zdaniem można by zaproponować jeszcze kilka innych kultur, które by się zmieściły, jeżeli by tak kryterium rozszerzać, że łapiemy do nich też Rosjan. Oczywiście historycznie nic by się nie więcej nie zmieściło, tak? Ale jeżeli mówimy o tych kulturach, które po prostu mieszkało nie za dużo ludzi tego pochodzenia, mają jakieś swoje obiekty, budynki. No i tutaj no, jedyny plus dla Rosjan świadczący za tym, że może by ich tam umieścić, to to, że administrowali tym obszarem. No właśnie, tak. Ale to byli zaborcy, więc też jakby przedstawiciele reżimu. Jakby była Łódź tylko i wyłącznie pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, to nikt by nie mówił o Łodzi niemieckiej, dziedzictwie Łodzi niemieckiej. Tak? No bo to jest jakby okupant i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj czemu by nie umieścić Wietnamczyków łódzkich, których jest bardzo wielu i też mają bardzo ciekawą kulturę. No ale kulturę to teraz mówisz już chyba o współczesnych czasach, a nie no tak, o... tak, ale jak mówimy o Łodzi wielokulturowej i wielu no dlatego kultur, jakby... pięciu kultur, piąta wietnamska na przykład. Jakby próbujemy też o tym mówić w Centrum Dialogu, że Łódź czterech kultur historycznie, natomiast Łódź wielokulturowa funkcjonuje nadal i nawet na festiwalu Łódź czterech kultur 2 lata temu byli zaangażowani Wietnamczycy z Łodzi, bo już w byłym bambusie, nie wiem czy wiecie, że bambusa już nie ma, na Kilińskiego, tam odbywały się wystawy i jakieś działania artystyczne, także też przywołujemy tą Łódź wielokulturową dzisiejszą, ale zgadzam się, bo też przecież było dosyć duże Czechów, Francuzów, więc o tym nie pamiętamy tak naprawdę, nie mówimy o nich. Ja się jeszcze zastanawiam w tym temacie właśnie traktowania Rosjan jako tej czwartej kultury, to czy oni w ogóle mieli szansę tutaj zaistnieć tak kulturowo, no bo byli zaborcami, nie? Więc oni jakby byli zdecydowanie negatywnie do nich były nastawione ta część polska, powiedzmy. No fabrykanci jako ta inna klasa, która zyskała w zasadzie na tym, że były zabory i ona połączyła się z całym tym rynkiem Imperium Rosyjskiego, który wchłonął ziemię polską, nie mogli produkować, zarabiać ogromne pieniądze. No ale jednak ciągle chyba atmosfera wokół Rosjan i rosyjskości była dosyć napięta, zwłaszcza kiedy ta polityka rusyfikacyjna przez powstania była coraz mocniejsza, tak po prostu. Tak, moim zdaniem paradoksalnie dużo większy potencjał kulturotwórczy mieli ci rosyjscy Żydzi, którzy przyjechali do Łodzi. I oni mówili w domu po rosyjsku, byli przedstawicielami rosyjskiej kultury, czy ze świata rosyjskiego przyjechali, tak zwani Litwacy, do których zaliczał się chociażby Mordechaj Chaim Rumkowski, mieli swoją synagogę, mieli swoje stowarzyszenia i tak dalej. I to ci rosyjscy Żydzi reprezentowali chyba o wiele ciekawszą kulturę rosyjską niż sami Rosjanie, ci etniczni, aczkolwiek
Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle prowadził, na pewno prowadził badania na ten temat, ale to jest oczywiście dyskusja. Możemy się nie zgadzać, ale wszyscy się szanujemy, bo tak tym polega kultura dyskusji. Dobrze, a teraz może o zabytkach parę słów, bo możemy sobie rozmawiać, czas nam leci, już bardzo długo rozmawiamy, ale myślę, że dla naszych słuchaczy może być interesujące to, gdzie ślady tej kultury rosyjskiej można odnaleźć. Ja pozwolę sobie pierwszy dać sobie głos w czymś nieoczywistym, czyli pozostałości rosyjskich murali, czy napisów w języku rosyjskim, gdzie można znaleźć. Nie wiem, czy wiecie, gdzie. Na przykład, ja dam dwa przykłady. Na pewno jest więcej. Wiem, że jest trzeci, ale nie mogę sobie przypomnieć, gdzie on się teraz znajduje. Justyna na pewno wie. Jeden z murali w języku rosyjskich znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku numer 28, czyli na kamienicy Rajherów. Tam jest w języku, w alfabecie łacińskim, w alfabecie rosyjskim, w cyrylicy zapisane imię i nazwisko właściciela tej posesji, Wilhelma Reichera. I to jest jeden z takich przykładów. Są przy ulicy Piotrkowskiej w jednym z podwórek włas kanalizacyjny z 1910 roku, też z inskrypcjami w języku rosyjskim. Nie pamiętam niestety, które to jest dokładnie podwórko, ale całkiem było niedawno... Było podwórko przy Piotrkowskiej 28, w którym dzisiaj byliśmy z Michałem podczas spaceru i niestety ta tablica zniknęła. Także tak, studzienki kanalizacyjne. Na pewno jeszcze jest jedna przy Piotrkowskiej w bramie, ale też nie pamiętam numeru, więc mam nadzieję, że to gdzieś jest zachowane albo wróci, no, jak tam się remont skończy tego podwórka. Tak, jeszcze tylko dodam na koniec, że przy ulicy Żeromskiego, nie pamiętam, 70 kilka, tuż przy narożniku z ulicą Andrzeja, czy z Andrzeja Struga, znajduje się piękna, wielka kamienica. To jest ten zachodnia pierzeja ulicy Żeromskiego. Jadąc od centrum, trzeba skręcić w prawo w Żeromskiego ze Struga i od razu drugi posesja po lewej stronie. Tam jest piękna, wielka kamienica, na której znajduje się napis z okresu II wojny światowej po niemiecku Luftschutzraum, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo tuż obok, w wejściu takim do, można powiedzieć, jakiejś sutereny, znajduje się napis w języku rosyjskim. Niezbyt czytelny, już nie pamiętam dokładnie, znaczy nie jestem w stanie tego odczytać, bo litery są rozmazane, ale też zachęcam, żeby takie ślady rosyjskiej łodzi odnajdować. Wiem, że gdzieś w okolicy Piotrkowskiej jeszcze był jakiś napis ze sklepem z fortepianami bodajże. To jest... Na pewno był taki napis przy ulicy Zielonej, ale został zamalowany podczas przeprowadzki jakiegoś sklepu, więc już go nie ma. I to są te ślady takie moim zdaniem nieoczywiste. No dużo bardziej oczywistymi są ślady tych dużych obiektów. Znaczy, no to tak, musimy powiedzieć o cerkwie. Myślałem, że Justyna coś tutaj zarzuci. Nie, bo ja chcę o czymś innym. Chcę o czymś innym. No to ja powiem o cerkwiach. W cerkwi mamy dwie, no były cztery. Mamy dwie, które cały, trzy, które cały czas trochę działają. Najbardziej znane to jest oczywiście soby świętego Aleksandra Newskiego tuż przy dworcu Łódź Fabryczna. Pierwotnie, pierwszy plan w ogóle, gdzie ta świątynia ma stać, był to Plac Wolności. To było ciekawe. W sumie to ja to trochę żałuję, że ta świątynia nie stanęła na Placu Wolności, bo mielibyśmy bardzo dużo... Tak, to by była taka wizyta. Ale ja mam wrażenie, przepraszam, że niestety tak jak w Warszawie, sanacja by to rozebrała. Bardzo możliwe, chociaż podobno tego soboru nie rozebrano, bo właśnie było bardzo wieloetniczny komitet, tak, stworzenia tego soboru, bo faktycznie, tak, no jakby sama świątynia została wybudowana za pieniądze łódzkich fabrykantów jako taki dar wotywny dla cara Aleksandra. Miała być to świątynia dziękująca za to, że car Aleksander przeżył zamach na swoje życie. No, ja bardzo lubię ten sobór, ona jest bardzo kolorowa, bardzo ładna, obok jest ten park kolejowy, dzisiaj Moniuszki, więc to jest taka, wygląda bajkowo, jest to oczywiście taki dosyć charakterystyczny styl budowlany rosyjsko-bizantyjny, taki miszmasz, pierwsza taka świątynia w Łodzi i okolicy i myślę, że bardzo szczęśliwie się złożyło właśnie, że kiedy mamy w latach 30. taką akcję niszczenia cerkwi, tylko jakby w tych ziemiach zachodnich, gdzie prawosławnych było mało, ale nawet na Podlasiu, gdzie stanowili przecież większość ludności, to te cerkwie były niszczone jako taki właśnie represja, może nie, no ale jako taka zemsta, tak, za to, że Rosjanie okupowali te ziemie w XIX wieku. Inne cerkwie, które do dzisiaj istnieją, to jest cerkiew świętej Olgi przy ulicy Piremowicza i to jest niedaleko
tego soboru świętego Aleksandra Newskiego, taka bardziej skromna, ale to też wynikało z tego, że to była cerkiew, kaplica w zasadzie przy ochronce dla dzieci, więc to prawosławnych, więc to był taki, może nie prywatny, tak, no, ale jakby był to budynek z bardzo konkretnym, z konkretnym przeznaczeniem, nie była to taka zwykła świątynia, powiedzmy, w związku z tym wygląda skromniej, ale wygląda bardzo ładnie i mamy też na dołach cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest cerkwią, taką kaplicą, w której są odbywały się i odbywają się nabożeństwa pogrzebowe. Jeszcze mamy ostatnią, byłą cerkiew, tak, bo ta cerkiew została zamieniona w kościół i to jest cerkiew garnizonowa. Też zdaje się, że cerkiew świętego Aleksandra, a kościół świętego Jerzego. Ona jest o tyle charakterystyczna, że została zbudowana przy koszarach rosyjskiej piechoty i służyła, część tego placu, gdzie była cerkiew, służyło też do ujeżdżania koni, trenowania koni. Cerkiew po I wojnie światowej została przebudowana tak, że pozbyto się kopuł charakterystycznych dla tych budowli i została przekształcona w kościół katolicki, gdzie stoi jedna z pierwszych rzeźb papieża Jana Pawła II w Łodzi. Ale długie zdanie mi wyszło. Ale ja przyznam się szczerze, że mi się po cerkwie podobają, że ja, to jest taki sznyt na bogato architektury, że to jakby nie jest tak, że a może skromnie, a to jakieś nowe triki, tylko nie, złote kopuły, ma być ładnie, kolorowo, widać, że no tak dzieje się, nie? A wnętrza cerkwi to już w ogóle strasznie mi się podobają, jest dużo obrazów, jakby też właśnie złota, tak, to jest taki bardzo... Złote, a skromne. Tak. Też trzeba wspomnieć, jak mówisz, Michał, o cerkwiach, że w Łodzi jest więcej protestantów niż jeszcze kilka lat wcześniej, ponieważ w naszym mieście prawosławnych, przepraszam, prawosławnych, ponieważ jest więcej Ukraińców, jest więcej mieszkańców z Ukrainy, którzy też chodzą do cerkwi, więc to na pewno się też przyczyniło do tego, że trochę jest więcej osób, ma świadomość w ogóle tego, że prawosławny Nowy Rok czy prawosławne święta są. Jeżeli chodzi o mnie i o takie miejsce związane z kulturą rosyjską, no to może nie będę zbyt oryginalna, ale to są cmentarze. I ja bardzo lubię w ogóle oprowadzać po cmentarzach i czy zwiedzać cmentarze, jak gdzieś jestem na świecie, ponieważ cmentarz jest takim miejscem, prawdziwym świadectwem historii i tam też są przepiękne dzieła sztuki. I w Łodzi mamy dwa takie cmentarze właśnie związane z prawosławnymi. Jeden to jest cmentarz, jeden cmentarz znajduje się przy ulicy Ogrodowej, jest częścią trójwyznaniowego cmentarza starego. Obok religii katolickiej i ewangelickiej jest właśnie ta część dla Rosjan, gdzie też są groby poświęcone tym osobom, które w Łodzi mieszkały i tworzyły to miasto. I nie mówię tylko właśnie o tych największych i najpotężniejszych, ale też zwykłych mieszkańcach Łodzi. No i to, o czym mówiłeś, czyli ta cerkiew, która znajduje się też na cmentarzu przy dołach, tam już te nagrobki trochę bardziej skromne, przypominające te nasze z części tych katolickich czy komunalnych, natomiast nadal imponujące. I tam jest też grób właśnie Katarzyny Kobro, o której już dzisiaj wspominałam. No też warto powiedzieć, że ten cmentarz przy Ogrodowej to była najmniejsza część, nie? Że on taki w ogóle jakiś w porównaniu z tą częścią ewangelicką czy katolicką, to taki bardzo... Ale to nawet ma sens, jeżeli patrzymy na tą liczbę ludności i na te procenty, o których mówiłeś wcześniej. Część katolicka największa, potem część ewangelicka i część prawosławna, no i mamy jeszcze cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej, też ogromny, więc jakby to się... można sobie porównać do ilości mieszkańców Łodzi tych wyznań, czy tych narodowości. Ja tak jeszcze się zastanawiam, bo mówimy o tych miejscach rosyjskich związanych z Rosjanami. Zastanawiam się, czy nie włączyć do tych miejsc także szkół publicznych, czyli tych budynków użyteczności, no nawet nie tylko szkół, ale innych budynków użyteczności publicznych, które w tym czasie zostały budowane. Bank rosyjski na przykład. No ale to są, no, ciężko jest to podpiąć pod jakąś konkretną narodowość, tak? Bo to są zabytki, które zostały budowane w czasie, kiedy Łódź znajdowała się pod zarządem rosyjskim, służyły rosyjskiemu państwu i aparatowi administracyjnemu, no, ale de facto z jakimiś konkretnymi Rosjanami, z jakąś konkretną, czy z charakterystyczną dla Rosjan
kulturą, tak jak cerkwie na przykład, nie mają nic wspólnego, więc to też myślę, że ta Łódź rosyjska, znaczy z tego wynika to taka niejednoznaczność tej kultury, czy obecności kultury rosyjskiej w historii naszego miasta. Czy ja się, mogę się z Tobą zgodzić, tylko wydaje mi się, że jak na przykład mamy tą szkołę, która była na Placu Wolności, to była szkoła zawodowa, ona później została przeniesiona na Jeromskiego, tak? Wtedy to była pańska, no to tam kadra była całkowicie jakby rosyjska, nie? I jakby bardzo tego pilnowano, żeby właśnie nie dopuszczać polskich nauczycieli na przykład. Więc to w jakimś tam stopniu pewnie było tam zamyślone na efekty rusyfikacji nawet, no ale też jakby zachowania tej takiej norm czy zasad, które panują w szkolnictwie rosyjskim po prostu, nie? Że to pod takim względem. No faktycznie że inne szkoły publiczne no też trochę inaczej wyglądały. Jeszcze a propos Łodzi rosyjskiej dzisiejszej, to w ostatnich kilku odcinkach już namawialiśmy Państwa do tego, żeby wspierać gastronomię, no to przy tej okazji zróbmy podobnie i zareklamujmy Teremoka, czyli restaurację właśnie wschodnią przy ulicy Piramowicza, z kuchnią wschodnią, gdzie są przepyszne pierogi i pielmieni i ciebulieki i prowadzi to fantastyczna rodzina właśnie chyba z Kazachstanu, z tego co pamiętam, więc zachęcamy, żeby też u nich coś zamówić. Wspierajmy łódzką gastronomię. No dobra, czy znaczy myślę, że chyba, wiem, że Justyna jeszcze chciałaś powiedzieć o jednej z łódzkich artystek, o której wspominasz. Nie, to jest Katarzyna Kobro, także już jakby zasygnalizowaliśmy to, że mieliśmy też znanych artystów w Łodzi i o Kobro, mam nadzieję, jeszcze Państwu opowiemy, mówiąc może o kobietach w Łodzi. Kobro, o której wypada wspomnieć nie tylko mówiąc przy okazji Strzemińskiego, ale w ogóle jako artystka, która też w Łodzi jakby jest obecna nawet dzisiaj, ponieważ z jej prac cała łódzka kolej aglomeracyjna czerpała kolorystykę, czy był moment, kiedy Łódzkie Wiadomości Dnia miały studio inspirowane pracami Kobro. W Muzeum Miasta Łodzi jest cała, są jej prace, nie, w Muzeum Sztuki są jej prace, tak. Więc jak najbardziej można sięgnąć i polecam w ogóle poczytać jej biografię, bo to ciekawa postać. Osiedle Monfiła Mireckiego jest związane z rodziną Kobro-Strzelińskich. Przy tej okazji możemy powiedzieć, że tam też mamy tablicę, gdzie oni mieszkają. Tak, ja się nawet trochę czasem dziwię, dlaczego mimo wszystko jest tak promocyjnie wykorzystujemy Strzemińskiego, a mniej Kobro, a moim zdaniem chyba Katarzyna Kobro jest bardziej, nie chcę powiedzieć ciekawa, ale no chyba mogę powiedzieć jako laik, tak w historii sztuki jakoś się super nie wyznaje, aczkolwiek nie mogę się doczekać, czy kiedykolwiek powstanie przedszkole według projektu Katarzyny Kobro. Jeszcze wracając, Michał, do twojego prowokacyjnego pytania, tak się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem końcem rosyjskiej Łodzi nie jest rok 46-47, kiedy 18 pograniczny pułk NKWD stąd się wycofuje na przykład. I wtedy może ta rosyjska Łódź się kończy, taka fizyczna obecność. Bo ja nawet też z rodzinnych różnych opowieści znam legendy, co robili rosyjscy żołnierze w 45 roku i 46 tutaj na Polesiu i na Śródmieściu, jak się zachowywali po alkoholu. Więc to też jest, myślę, całkiem ciekawy przyczynek do historii obecności tej społeczności w Łodzi. Ale no, pomyślę, że też można na to, ten z czym czas się chyba możemy zgodzić, to że może Łódź rosyjska faktycznie jest trochę przeszłością, natomiast ta Łódź prawosławna wydaje się, że może rosnąć w siłę i to jest bardzo, to może być ten brakujący element. No 100 lat po Łodzi czterech kultur w końcu kultura prawosławna jakoś powstanie. Pięknie to podsumowałeś. Tą pojednawczą puentą, tak, kończymy dzisiejszą audycję poświęconą Łodzi rosyjskiej. Ja nie mogę się, Michał, doczekać, kiedy zostaniesz rzecznikiem Białego Domu. Myślę, że to będą na pewno piękne czasy. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne podcasty z cyklu Łódzkie Historie. Żegnałem się z Państwem, pracownicy Centrum Dialogu im. Marka Delmana.